Hej kochani, tu Karolina. Zapraszam Was na mój najnowszy film we współpracy z naszym ulubionym sklepem zielonekoty.pl. Dzisiaj przeniesiemy się już nieco w przyszłość, a mianowicie stwierdziłam, że to najwyższy czas, by powoli zacząć myśleć o moim absolutnie ulubionym okresie w roku i moich ulubionych pracach, czyli o pracach zimowo-świątecznych. Jest to na tyle ciekawe, że mówiąc szczerze, wcale nie lubię zimy, ale okres świąteczny kupuje mnie totalnie całą swoją magią, nawet jeśli ktoś powie, że to komercyjny szwindel. Dzisiaj przygotowałam dla Was prosty i szybki kurs na kartkę w kształcie bombki, która zarówno może posłużyć Wam jako kartka z życzeniami, jak i jako ozdobnik torebki prezentowej, czy też zapakowanego prezentu i jako taki bilecik prezentowy. Sami zresztą sprawdźcie, jak taka kartka fajnie wygląda w takiej wielofunkcyjnej formie zastosowania. Więc jeśli interesuje Was, jak krok po kroku stworzyć podobną pracę, to zapraszam Was na film. Pracę rozpoczynam od wyboru bazy. Jest to gotowa baza od rzeczy z papieru i szeroki wybór tych baz znajdziecie oczywiście na wirtualnych półkach zielonych kotów. Oprócz baz klasycznych, pasujących w sumie na każdą okazję, to z takich świątecznych możecie zobaczyć również bazę w kształcie dzwonka i w kształcie gwiazdki. Bazę odrysowuję na papierze skrapowym i wycinam nożyczkami, po czym już tak na oko odrysowuję ołówkiem kółko tak mniej więcej o 3 mm do 5 mniejsze z każdej strony i również wycinam je nożyczkami. Jeśli boicie się, że wyjdzie Wam ono nieco krzywo, to totalnie się tym nie martwcie. Wszystko ukryjemy, gdy brzegi naszej kartki postarzymy przy użyciu brzegu naszych nożyczek lub specjalnego takiego urządzenia do postarzania, którego ja na przykład nie posiadam. Więc ja to robię po prostu nożyczkami. Następnie wybieram kolejny papier i robię dokładnie to samo, tym razem odrysowując o około te 3 do 5 mm mniejsze kółko od tego, które wycięłam jako pierwsze. Jeśli chodzi o papiery, to cała moja dzisiejsza praca powstała na papierach od P13 i na ich tegorocznej świątecznej kolekcji Christmas Charm. Papiery oraz dodatki do tej kolekcji oczywiście również znajdziecie w sklepie. Gdy moje papiery bazowe są już docięte, biorę się za arkusz z dodatkami. Tutaj pokazuję Wam cały arkusz. Myślę, że naprawdę ma dużo fajnych grafik i mimo, że jestem największą fanką klasycznej świątecznej kolorystyki, to ta tutaj jest naprawdę oryginalna i muszę przyznać, że całkiem ładna. Moje serce skradł najbardziej popularny w tym roku motyw, czyli dziadek do orzechów i to on będzie głównym bohaterem mojej kartki. Jest też automatycznie największym elementem mojej kompozycji, więc w myśl zasady od ogółu do szczegółu zaczynam tworzyć moją kompozycję wokół tej postaci. Ja poza kadrem wycięłam sobie cały arkusz, by swobodnie móc korzystać z wszystkich dodatków i bardzo Wam polecam taki sposób działania. Oprócz elementów wyciętych z arkusza wykorzystuję tu również poesencję z foamiranu, którą zrobiłam sama. Oprócz foamiranu znajdziecie również w zielonych kotach już wycięte zestawy do tworzenia takich poesencji, co jest naprawdę super rozwiązaniem, jeśli na przykład jesteście osobami początkującymi, które nie dysponują maszynką, albo nie tworzycie zbyt wielu świątecznych prac i nie chcecie kupować takiego wykrojnika. Dodaję jeszcze jedną warstwę z papieru, również będzie to kółko, jednak tym razem dużo mniejsze. Tutaj też boki postarzam, a dodatkowo trochę odginam w palcach, by sprawiało wrażenie bardziej oderwanego od podłoża. Jak widzicie, moja kompozycja tym razem jest naprawdę prosta. Kilka elementów i gałązek, ale po pierwsze, nie zawsze te kompozycje muszą być jakoś bardzo złożone, a poza tym, jeśli mowa o świątecznych pracach, to często robimy ich sporo, więc tym bardziej potrzebujemy rozwiązań, które dadzą nam naprawdę fajny i ładny rezultat, ale są dość proste i łatwe w przygotowaniu. Zaczynam sklejać moją kartkę. Pierwsze dwie warstwy kleję na taśmę i klej. Całą resztę zaś już na kosteczki. Klej na wierzchni papier skrapowy, ten bazowy, kładę z odstępem od brzegu, by móc brzeg poodginać.
Dzięki temu moja kartka nie będzie aż tak wysoka, jak gdybym wszystko kleiła na kosteczki, co nie powiem, trochę mnie kusiło, więc lepiej dostosowana do na przykład wysłania w kopercie, a wiadomo, że właśnie na święta takich kartek wysyłamy najwięcej, ale będzie sprawiała wrażenie właśnie bardziej przestrzennej. Tak jak wspomniałam, kolejne warstwy kleję już na kosteczki 3D, zaś gałązki i kwiatka na klej. W międzyczasie dodałam do kartki napis. Na koniec dodaję jeszcze brokatowe perełki w płynie na około mojej bombki. Święta i brokat zawsze idą ze sobą w parze. Te konkretne są z Nuvo i bardzo je lubię, bo pasują niemal wszędzie. Są na przeźroczystej bazie, dzięki czemu wyglądają delikatnie, ale robią robotę, a ten odcień złota jest naprawdę bardzo ładny. Następnie upycham między warstwy jasny sizal i dodaję sztuczny śnieg w tubce, robiąc przy jego pomocy czapy śnieżne na niektórych elementach. Postanawiam urozmaicić jeszcze moje wystające gałązki o takie wycięte z wykrojnika. Wybieram w tym celu papier kraftowy, taki sam jak baza mojej bombki. Dzięki temu wszystko fajnie ze sobą współgra,
a ja na sam koniec dodaję jeszcze parę styropianowych kulek. I tak oto prezentuje się moja gotowa kartka. Wydaje mi się i mam nadzieję, że podzielacie moje zdanie, że mimo tego, że naprawdę jest dosyć prosta i nieskomplikowana, jak sami zresztą widzieliście, to wyszła całkiem zgrabnie. Dziękuję Wam jak zawsze za uwagę i poświęcony czas. Linki do wszystkich produktów Zielonych Kotów znajdziecie poniżej w opisie. Zapraszam Was również do zapoznania się z innymi filmami na kanale sklepu, jak i do odwiedzin na moim kanale. Będzie nam również bardzo miło, jeśli zechcecie zostać ze sklepem na dłużej i zasubskrybować kanał. Tymczasem życzę Wam twórczego dnia. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!